nazywa się Hej, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z The Sims 2, naszego wyzwania biznesowego. Jak widzicie, Albin stoi przed drzwiami, bo Beata tutaj go właśnie uwodziła. O, jeszcze postanowili razem teraz tańczyć, no na pewno. Chcę coś kupić, to naciągaj go, póki jeszcze nie mieszkacie razem. Jeszcze możesz z niego wydoić. Co nieco? No i co, kochani, dobijamy dzisiaj do ostatniego poziomu. Kończymy zabawę ze sklepem. No i sztuka podpadła do Grufli. Myślałam, że ty jej pokazujesz towar, a ty idziesz zabrać piłkę, no spoko. Co za baba. Przyjmij hajs i nie martw. Jedziesz. Już mnie tak denerwuje ta muzyka, że nie macie pojęcia. Jakoś chyba bardziej mi pasowała ta klasyczna z poprzednich biznesów. No ale dobra. Może ta sklepowa, wiecie, sprzyja im bardziej. Florencja to chyba gdzieś u nas pracowała. Albo ja ją tak wystroję po prostu. Meble? Facety. Prawdopodobnie to ja będę miała kolejny biznes z meblami, więc... No. Już mam niezłą konferencję, żeby tak było. No ciśnij, Bata, ciśnij, bo hajs ci się przyda. I 16 gwiazdek musisz zdobyć, co wiesz. Nie jest taka łatwa sprawa. O, to już czekają, nie zauważyłam. No przydałaby się ta kasjerka, nie ma co, zatrudnię sobie kogoś zaraz. Bo i tak będę musiała kogoś zostawić w sklepie. Bo chcę nadal zarabiać na tym biznesie. Jakiegoś kierownika sobie trzeba ściągnąć. Bata! A trzasnął cię kiedyś ktoś? Stoi przy tej kasie jak ktoś. Bez komentarza. Naprawdę bez komentarza, bo po prostu jak ja to skomentuję. Stoi jak ktoś przy kasie i nie zdaj mi pieniędzy od klienta. Po co? I Borzel, może cała rodzina nie widzę tutaj. Pomyślałam, żeby go tutaj zatrudnić, ale... Ale nie, bo on będzie pracował w galerii. Coś mogę go też... Nie bardzo. Dobra, inaczej. O, Landgrab tutaj widzę. Byłam wkrótce ciekawa, czy Landgrab wykupił coś drugiego. Czy by twierdził, że nie ma pieniędzy? To jest ciekawe, musiałabym czegoś sprawdzić. A, o, źle. Aha. Dobra, zostaw ty już tego biednego Wolfganga. Bo on tam ma nie do utrzymania. Nie, wody nie ma. Nie, wody nie ma. A, o, źle. Hej, bardzo. Dalej 16 gwiazdek? Nikt mi nie dał jeszcze gwiazdki? Serio, już jest świetna sprawa.
Bez energii. Egla. Idzie wodę. Nie mam pytań. Aha, nam brakuje punktu jednego. A może jeszcze środki w tą motywację? Aha. Byłaś z tego kibla, chodź zobacz, jaką mam fajną kolejkę. Zobaczymy, czy pani zrobi. Zobaczymy, czy nam grabowie to sknerusy. Przyznasz się, że jest za grabą? Oblałam. Zaraz muszę iść go tam przekonać do tego tego przyjaciela. Hajsy. Stoją na te kołki, trochę im to pokazuję. Uszo trzeci? Zakładniwa. Muszę tu kurde dyskusję. O nie, Mirek. Jak to nie kupisz tego? Weź się ogarnij. Wyjdzie. Jeszcze raz to pokażę. Możesz to kupić. Co za frajer. Krupeknek. Ulera. Usa. Lipsza. No zobacz. Nie skrywaj tylko. Sprzedaj mi to. Kupuj to i marudź. I kupuj to szybko. Chcę zamieszać sklep, stary. Mirek, jak ty tego się nie kupisz, to powiem wszystkim, jak jest ciebie knarus. Wszyscy będą wiedzieć, że Langrab żałuje kasy. A nie takie ładne. Palinka. Ten znowu tu chce, nie ma brylowania towarzystwa. Tak mało ci brakuje. Bierz tą kolejkę do jasnej, jasnej. Bo ja tu muszę kasować ludzi, a ty zaraz się rozmyślisz pewnie. No wziął! Yes, to zwycięstwo! Udało się wcisnąć Landgrabowi kolejkę. A jak jeszcze bym coś wcisnęła? Czekajcie, to już ktoś kupił. Ej. Nie, on już rzeczy. Nie. Tak, już po idzie do kasy, nie trudno. W ogóle już mi się towar kończy, więc najwyższa pora zamykać. Ale fajnie, Landgrab kupił kolejkę. Mam nadzieję, że jutro też do nas przyjdzie. No i 20 gwiazdek. I mamy 21 tysiaków. No kto mi tu zlew zepsuł? Masakra. Akurat na ostatnim odcinek muszą być tutaj. No dobra. Beatka zostaje uzupełniać towar, a my się widzimy kolejnego dnia. Okej, moi drodzy, jesteśmy. Zatrudniłam nam jednego pracownika. On miał najwyższe, chyba miał 4 rangi jakieś w tym sprzedawcy, więc się mi poszczęściło, powiem wam. Więc sobie go wezwę teraz, zrobię mu stój roboczy i zrobię z niego kierownika. Tutaj otworzymy. No. I nie wiem właśnie, czy żeby... Chyba będzie pracował jako sprzedawca. Bo nie ma rangi kasjera, a ja nie chcę, żeby mi... Czekaj. Gdzie pocałuj, ty? Zarządzanie.
też ubranie na oczy. Najpierw go trzeba przebrać. Tak, mój drogi. I tak. Zarządzanie. Przydziel. Pokaż jeszcze raz te swoje rangi, koleś. Nie, masz srebrny poziom. I brązowy poziom. Aha, no to będziesz kasjerem. Zarządzanie. Przydziel, pracuj jako kasjer. I zarządzanie. Awansuj na kierownika. Szalony, dopiero co go zatrudniłam już. Na kierownika, nie? No stój, że nie chcesz być kierownikiem? Daleka cialacie. Aha, to zapewne ten stan się może pomóc, czy nie? No. Ale pracuję w okresie nadal. O, przynajmniej będę się widzieć, jak to przede. Uczciwa, otrzymała. Dobra. Lepszy na ten akcent. Bo potrzeba nam 12 gwiazdek, więc trzeba się tutaj sprzężyć. Jest langrap, jest langrap. Powitaj. Powitaj langraba. No powitaj. Mirek. Siema, Mirek. Jacy przyjaciele, co? Zobacz. Wiem, jak wczoraj to kupiłeś. Dobra, wczoraj to kupił. Pokaż mi to. Mirek, zobacz. Taka zjeżdżalnia w twoim ogrodzie. Mhm. Chodźmy, chodźmy. Wypaść się na zjeżdżalnia do ogródka. Co prawda sobie na niej nie pozjeżdżasz, ale mówię, że jesteś stary. Widzisz, mówiłam. Ja wiem, co dobre, Mirek. Sprzedaj, tylko sprzedaż. Ze 3 razy ci dam. Od razu wziął, ty. To po co ja go tutaj tak przekonuję? Pokaż mu jeszcze to. Mirek, zobacz, jakie roboty fajne. Zobacz. Dzisiaj odcinek z cyklu, ile uda nam się wyciągnąć z Landgraba hajsu. Możecie obstawiać. Co tu się dzieje do jasnej, ciasnej? Weź ty sobie radź, Wolfgang. Ale to jest drugi Wolfgang, będą mi się teraz mylić. Okej, okay, kupiłeś to? Nie, to nie jest takie drugie. To zobacz teraz ten dywan. Mirek, zobacz, ten dywan będzie idealnie pasował pod twoją kolejkę, którą zakupiłeś wczoraj, mówię ci. W ogóle olałam wszystkich klientów i zdzieram na graba, nie? Ale to czekajcie, czy nie jaki zdobywamy? Patrz, jak się przekonałam. Ja ci mówię, Mirek, to będzie idealnie pasowało do twojego pokoju. Słuchaj, no stary, zobacz, ile tu ludzi stoi. Weź tutaj spróbuj zagadać do nich. Bo ja tutaj mam ważnego klienta. Dobra. Najpierw do tej chodź.
Co jeszcze mamy drugiego w sklepie? Co jeszcze można wcisnąć? 56, 225, 331. Pokaż obiekt Mirosławowi. Mirek, to bym wymieniła przez okultu w życiu. Już idzie kasa. Bez nerwów, proszę. Bata, wracaj tutaj do Mirka. Bo trzeba mu pomóc. Co jeszcze wciśniemy Landgrabowi? To 95. To krzesło jest spoko. Pokaż obiekt Mirosławowi. Urządzimy ci, Mirek, cały pokój. Myślicie, że wykupiłby cały to pierwszą sklepę? Hem. Te moje złowieszcze plany. Patrzcie, że nie gadę się w grupie. Nie wiem, czy to przez to, że ja ciągle się na nim skupiam. Ale klienci sobie tutaj dają radę. Chodba, daj na chwilę odetchnąć Mirkowi i przyjmij hajs. O co ci chodzi? No to idź ty i pokaż, bo... Ja mu coś nie pykło. No, o mnie to jest zadowolona. Była te wszystkie lubią kurde. Ten to jakiś niedorobiony. Chociaż umie z... ten... przynajmniej umie sprzedawać na kasie. I może niech tam zostanie. A Beata się zajmie sprzedażą. Słuchaj, laska. Chciałaś to obejrzeć, a teraz odmawiasz zakupu, więc... Sama się zdecyduj. Zdecyduj się, czego ty chcesz odczytać. Powiem ci to. No i co, Landrap? Kupisz to krzesełko? Zobacz. Od razu z misiem. Po prostu będzie świetnie wyglądało. No siema. Wszyscy mnie tutaj witają. Dobrze mieć takie znajomości, bracia. Czy ja cię muszę jeszcze Landrap namawiać, czy... Mogę iść na chwilę do kogoś innego. Jeszcze to Landrap ten domek. Pokażę. Mirek, idź do kasy. Idź do kasy, Mirek. Zobacz. No już przyjaciele, nie? Mirek, jaka kasa? Mirek, jeszcze nie płać. Dobra. Ale nie wychodź, dobra? To ja ci jeszcze coś pokażę. $2,500. No, jest to nie rzadko, tam muszę powiedzieć. Już sobie idziesz, Mirosław, stój! Mirosław odszedł. Trudno. Skupmy się na innych klientach, bo dzień się kończy, a ja dalej nie mam 10 poziomu. Bo 7 gwiazdek mi brakuje. Jak ty tam się czujesz? Weź te siki, póki nikogo nie ma. Niestety nie mam chwili dać jeść. Ja możesz sobie chwilę postawać. Dla rozrywki. Głupia wiedzma, no. Znowu będziesz brylować, Beata. Co tym razem? Super. Świetnie. I jaki tam? Na tym deszczu. Chodź tutaj do kasy. On nawet z twarzy jest podobny do Wolfganga, ej. Bez jaj.
Na tej miniaturce wygląda zupełnie inaczej. Mamy karaluchy, no oczywiście. O, trzy gwiazdki, kochani, trzy gwiazdki. I będzie finał. Zobaczcie, na chwilę idę zabić karaluchy. Tam się dobrze miewasz, facet? Ujdzie. Jeszcze sobie kogoś zatrudnię. Ola przyszła, wow. Facet czarny. Wyłonił się z mroku. No dawajcie te gwiazdki, ludziska, przecież nie będę tutaj w nieskończoność. I tak już tyle poświęciłam czasu na Landgrapa, że hoho. To był czysty wyzysk po prostu. Ja wiedziałam, że Landgrap nie odmówi ze względu na swoją reputację w swoim świecie, więc... Tak, już wiem, do kogo uderzać. Będziemy tak rozkręcać swoje biznesy. Dwie gwiazdki! Dalej! Bo ja chcę teraz też spać i górę. W sensie Beata. Beata i Wolfgang. Dwa. Wolfgang numer dwa. Sądzą. Bo to się. Nie ma kibla, dopóki nie skończysz. No tu jeszcze coś jest. A to tylko tutaj jej się podoba wszystko tej Olce, a nic nie kupię. No? O, jest gwiazdka. Jeszcze jedna. Co tu oglądasz, jak tu są puste? Póki, nie wnikam, okej? On już jest taki nieszczęśliwy. Ja bym go wysłała do domu najchętniej. Chyba się nie czuje, co się robi. Słuchaj, spisałeś się i na racji. Gdzieś mi tu w las. Okej. Okay. Przyjmij najpierw pieniądze. Chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle. Boż przecież oni muszą się wiernie bagować. Teraz wyślij na przerwę. Sul-sul. Co wy znowu od tego kibla chcecie? Ja nie wiem. Dacie mi ten 10 poziom, czy ja to będę grała do śmierci. Nareszcie! Mówisz masz, no nie? I teraz tak, ze względu na to, że potrzebuję kasy, to chyba wezmę to, chociaż to mi niewiele, no bo to ile dostanę? 1000? Pokaże mi, ile dostałam? Czy nie pokaże mi? No dobra, walić to. I tak mi ten 1000 już nie da, więc... Zamykamy. Zamykamy. Mało dzisiaj zarobiliśmy. Z tego co widzę. No i cóż, moje i na drodze mamy 10 poziom. Także będzie trzeba myśleć już nad kolejnym biznesem. Szybko poszło. Bardzo się cieszę. Te pierwsze biznesy się jakoś nam ciągnęły. Nie wiem, co ja źle robiłam. No ale dobra. No chodź tu, facet, zapłać za te zakupy. Co ty tak sobie myślisz, co? No, Włodek. No i git majonez. Niech ta Beata uzupełni towar.
Mamy 10 poziom, jesteśmy na plusie. Jest dobrze, mamy jednego kierownika. I sobie zatrudnię jeszcze jedną osobę, żeby no, była do sprzedaży oczywiście. I tyle, mniej więcej nam tutaj do szczęścia nie jest potrzebny. Także tak. Chociaż chyba jeszcze magazyn nie musi być, nie? Żeby Beata nie musiała przychodzić. A to już sobie ogarnę. No dobra, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten sezon wam się podobał. No i czekajcie na kolejny. Do usłyszenia i pa, pa!